Dobry wieczór Państwu, witam w rozmowie dnia. Ireneusz Staszczyk i tak jak wczoraj zapowiadałem, dzisiaj będzie mniej kulturalnie, bardziej politycznie. Gościem Państwa i moim dzisiaj w rozmowie dnia jest pan Jarosław Ferenc. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Razem dla Radomska, były prezydent Radomska w ekipie Jerzego Słowińskiego, obecnie pracownik Urzędu Miasta w Częstochowie Wydziału Rozwoju, tak? Tak, jestem naczelnikiem rozwoju miasta w Częstochowie. No i muszę zapytać wprost, panie przewodniczący, została panu złożona już propozycja kandydowania na prezydenta miasta Radomska, grupy Stowarzyszenia Razem dla Radomska? Stowarzyszenie Razem dla Radomska nie podjęło jeszcze decyzji, kogo wystawi na prezydenta. Dowiedzą się Państwo w przyszłym tygodniu, kto będzie kandydatem stowarzyszenia na prezydenta. Będzie specjalna konferencja prasowa? Tak, zapowiadamy konferencję prasową. Na konferencji prasowej Państwo się dowiecie. Gdy taka propozycja padnie, gdy Pana osoba w tej propozycji będzie wymieniona, ta propozycja tak będzie skonstruowana, przyjmie Pan tą propozycję? Będzie chciał Pan... Znaczy w tej chwili nie mogę powiedzieć, czy będzie propozycja dla mnie, czy dla kogoś innego. Hipotetycznie. Ja już wiem, dla kogo będzie, także nie chciałbym w tej chwili się na ten temat wypowiadać. Będziecie Państwo poinformowani w przyszłym tygodniu. Panie przewodniczący, wrócimy do tematu, który ostatnio bardzo interesuje radomszczan i nie tylko. Sprawa studium zagospodarowania przestrzennego. Niestety wojewoda uchwałę uchylił. No i podobno to między innymi, jak powiedziała na chyba sesji prezydent Anna Milczanowska, w pewnym stopniu to również i wina ekipy byłego prezydenta Jerzego Słowińskiego i między innymi Jarosława Ferenca. Ja się z tym nie mogę zgodzić. Nawet bym protestował przeciwko takim stwierdzeniom. Mhm. Zresztą myślę, że pani prezydent z tych słów się wycofała albo się wycofa dokumentnie. Dlatego, że jeśli chodzi o studium, to ja już alarmowałem od wiosny tego roku po raz pierwszy na debacie publicznej w marcu. Potem w kwietniu, gdy złożyliśmy uwagi do studium. Mhm. Jeszcze w czerwcu na sesji, że istnieje zagrożenie, że wojewoda to studium może uchylić, ponieważ ono jest zrobione niezgodnie z prawem. To znaczy, że brakuje tam opracowania ekofizjograficznego. To opracowanie ekofizjograficzne jest z 1984 roku. Jest mocno nieaktualne. Zresztą wiemy, że wówczas nie przywiązywano wagi do ochrony środowiska. Natomiast te elementy środowiskowe na pewno wówczas już były zafałszowane, więc należy je zaktualizować, a one mają wpływ na rozwój miasta. To w takim razie proszę powiedzieć, jak mam rozumieć wypowiedź pani prezydent, która mówi, że w uzasadnieniu napisano tego opracowania, że było nieaktualne na dzień przystąpienia do sporządzenia projektu studium, czyli na dzień 30 stycznia 2004 roku. Czyli jakby nie było, to dotyczy prac poprzedniej ekipy, czyli... Ja się nie mogę zgodzić z tym, że dotyczy to prac poprzedniej ekipy, dlatego że pani prezydent faktycznie przystąpiła do sporządzenia projektu zmian w studium warunkowań dopiero w 2008 roku. I w momencie, kiedy przystępuje się faktycznie do zmian, to trzeba mieć aktualne dokumenty. Dlatego pani prezydent, podpisując umowę z firmą, która opracowała studium, powinna w umowie zawrzeć, że taka firma najpierw powinna zrobić opracowanie ekofizjograficzne, opracowanie komunikacyjne, które zostało zrobione, ale moim zdaniem też mam do niego zastrzeżenia. I dopiero w oparciu o te elementy, czyli po zbadaniu uwarunkowań, możemy określać kierunki rozwoju miasta. Dlaczego wasza ekipa nie zrobiła w całości studium zagospodarowania, tylko wycinek tego studium? My studium zagospodarowania uchwaliliśmy, bo ponieważ w 2001 roku studium zostało uchwalone. Zostało w grudniu 2001 roku przyjęte przez Radę Miasta. Czyli wówczas... Fragmentarycznie. Na całe miasto było przyjęte. Natomiast my tylko rozważaliśmy zmianę studium w części, to znaczy w obrębie działki inwestycyjnej i Stobiecka Miejskiego. Ponieważ tam w wyniku ustalenia okazało się, że obwodnica Stobiecka Miejskiego została przesunięta w kierunku działki inwestycyjnej, odsunięta od Stobiecka i chcieliśmy to zaktualizować, ponieważ występowaliśmy o środki unijne i chcieliśmy, żeby wszystkie elementy były spełnione. Okazało się potem, że
dla złożenia wniosku o dofinansowanie z Unii nie musimy aktualizować tego studium, więc zajęliśmy się wówczas, podjęliśmy wszelkie działania, aby wybudować obwodnicę Stobiecka Miejskiego, a jednocześnie uzbroić działkę inwestycyjną. Czyli wtedy, jakbyś pan redaktor pewnie pamięta o tym, że w pierwszej kadencji praktycznie w ciągu 4 lat inwestycja została zaplanowana, wykupione zostały grunty, dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tu przypomnę, że w Unii Europejskiej byliśmy od roku 2004 roku, a my już na koniec roku 2006 wybudowaliśmy 4 km drogi, na które dostaliśmy dofinansowanie z Unii. Czyli to jest ten sukces, ale niewiele się mówi, ja muszę wrócić chyba do 2001-2003, bo pamięta pan z pewnością, że u granic naszego miasta stała firma Toyota, stała firma Peugeot. I co się stało? Jeśli chodzi o Peugeota, to byliśmy naprawdę bardzo blisko. Tutaj ja byłem wówczas głównym negocjatorem, jeśli chodzi o z ramienia miasta. I tutaj muszę powiedzieć, że 15 stycznia 2003 roku zostaliśmy całkowicie zaskoczeni, ponieważ wszystkie znaki na niebie wskazywały, że będzie to wskazane miasto Radomsko. Niestety, i to dokładnie na dzień przed ogłoszeniem, została podjęta o dofinansowaniu czy inwestycji Peugeota w Tarnawie i to jest decyzja rządu, ponieważ rząd nie mógł... A Toyota? Toyota była wcześniej jeszcze w momencie 2001 roku jeszcze nie mieliśmy całej działki stolonej, ale również to też, jak powiedziałem, była kwestia rządu, ponieważ inwestor wówczas miasto obiecało, co mogło. Właściwie można powiedzieć, obiecało nawet więcej niż wówczas mogłoby, mogłaby zrobić. Natomiast rząd wówczas nie dał takiej pomocy publicznej, jakie Peugeot żądał. Ja tu mogę sobie przypomnę, że pomoc publiczna, którą rząd oferował, to było 100 milionów euro. Słowacja dała 156 milionów euro. Czyli po prostu o te 56 milionów euro firma została przebita. Czyli jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ja jednak zastanawiam się jeszcze na jedną kwestię. Może warto to wytłumaczyć telewidzom. Zakładamy, że wojewoda studium nie uchyla. Czym to może skutkować? Czyli by podpisał w przyszłości? To znaczy, gdyby wojewoda nie uchylił tego studium, tak. A wiemy, że jest wadliwe, ponieważ brakuje tej ekofizjografii, bo tu wojewoda stwierdził, że zostało naruszone prawo, artykuł 72 ustawy o ochronie środowiska. Ale zakładamy, że podpisuje. Gdyby to przeoczył, to mogłoby skutkować tym, że na każdym etapie właściciel działki, gdzie byłyby dla niego niekorzystne rozstrzygnięcia, mógłby zaskarżyć to studium do sądu. Sąd wówczas rozpatrywałby całą sprawę, czyli czy proces uchwalania studium był zgodny z prawem, czy nie. I na pewno stwierdził, że był niezgodny z prawem, mógłby studium uchylić i to by skutkowało naprawdę wtedy olbrzymimi konsekwencjami dla miasta. Bo w oparciu o studium miasto zamierza uchwalić kilka różnych planów zagospodarowania przestrzennego. Gdyby te plany uchwaliło, a potem wojewoda uchylił studium, to te plany również byłyby uchylone. Przez cały czas operujemy to określeniem ekofizjografia. Kilka słów. Co to tak naprawdę jest? Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Ekofizjografia to jest bardzo ważny dokument dla rozwoju miasta. Mhm. Tutaj, jeśli mówimy o, to jest studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego. Czyli najpierw, żeby określić kierunki, w jakim miasto powinno się rozwijać, musimy bardzo dokładnie zbadać uwarunkowania. I to zarówno te środowiskowe, i ta ekofizjografia mówi o uwarunkowaniach środowiskowych, jak i inne społeczne, gospodarcze, komunikacyjne i tak dalej. Przykład? Ekofizjografia, która została sporządzona w 1984 roku, jest nieaktualna. Ma 26 lat. Wówczas nie przywiązywano uwagi do ochrony środowiska. Wówczas nawet nie w tej ekofizjografii nie uwzględniono tego, że Radomsko i Radomka została zatruwana przez zakłady metalurgii. Mamy oczyszczalnię ścieków, która nadal zanieczyszcza środowisko, to znaczy oczyszczalnia ścieków bardzo niebezpieczny, gdzie w tej chwili ona już nie służy tylko metalurgii, ponieważ złożone są odpady z całej Polski do tej oczyszczalni. No dobrze, tu jest ta krytyka, ale jest takie przysłowie, krytykujesz, proponuj, proponujesz, wykonuj. Zakładam hipotetycznie, zostaje pan prezydentem miasta Radomska, taką oczyszczalnię pan zamknie?
Moim zdaniem oczyszczalnia ścieków na metalurgii w tej chwili nie służy już metalurgii, ani nie służy zakładom przemysłowym z Radomska. Czyli co, zamknął ją pan? Uważam, że może nie od razu zamknąć, natomiast ona powinna być wygaszana. W studium powinno być zapisane, że ona funkcjonuje do momentu, kiedy jeszcze może, natomiast nie powinna być ani rozbudowywana, ani przebudowywana, ponieważ docelowo, ja tak uważam, Dolina Rzeki Radomki powinna być czystą ekologicznie, przyjazną dla mieszkańców, powinny być wybudowane bulwary wzdłuż Rzeki Radomki, powinno być więcej zieleni w centrum miasta, natomiast nie chcę mi się w tym studium niestety tego nie ma. 50 lat mieszkam w Radomsku, nigdy nie widziałem, aby naprawdę czysta woda płynęła w Radomce. Jeżeli nie będzie oczyszczalni ścieków, będzie? Tej niebezpiecznej, jeżeli zrobimy w całym mieście kanalizację, i tu ubolewam, bo miasto Radomsko składało 4 razy wnioski o skanalizowanie, PGK składał wnioski o skanalizowanie i 4 razy zostało to odrzucone ze względów merytorycznych lub formalnych, gdzie straciło, kilkadziesiąt milionów złotych, no ale w momencie zakładamy, że budujemy kanalizację w całym mieście, no to praktycznie ścieki już nie wpływają do Doliny Rzeki Radomki i Radomka ma szansę być czysta. Wiem, że opozycja ma za zadanie krytykować, ale czy oceniając teraz jako zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Razem dla Radomska, ugrupowania opozycyjnego w Radzie Miasta, czy jest pan w stanie jakieś plusy znaleźć 4-letnich rządów? Powiem szczerze, koalicji, że ciężko się znajduje jakiekolwiek plusy. Ja uważam, że te 4 lata kadencji pani prezydent Niczanowskiej to są lata stracone dla miasta, ponieważ miasto mogłoby się dużo lepiej rozwijać. No ale jest szansa. Po raz drugi został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, przyznanie 61 milionów na budowę obwodnicy. Szansa jest. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby miasto te pieniądze dostało, bo ja przypomnę, że tą obwodnicę to już moja ekipa planowała. Już mieliśmy połowę gotowego projektu. Natomiast RDR jest przygotowany już do kampanii wyborczej? To znaczy przygotowujemy się cały czas, ale myślę, że nasz program, który przedstawimy, zresztą mieszkańcy miasta Radomska ten program znają, bo my jako Stowarzyszenie Razem Radomska wpłynęliśmy na strategię rozwoju miasta, która została uchwalona w 2005 roku. Jest koncepcja kampanii wyborczej już? Tak, mamy koncepcję, ale... A będzie czarny PR w niej, czy nie? Żadnego czarnego PR-u nie będzie, ponieważ my nigdy nie stosujemy czarnego PR-u. Także nie można wiązać takiej broszury, gazety, która wyszła w 2006 roku, Wolność Słowa? Ja nic o takiej broszurze nie wiem. Ja, jeśli mówimy o rozwoju miasta, to mogę mówić o argumentach, o tym, że co należy zrobić w mieście, bo mam pomysł na to, co należy zrobić w mieście. Zresztą na jeżeli stronie taka propozycja padnie, czy to Jarosław Ferenc przyjmie i będzie startował w wyborach na prezydenta miasta Radomska tą propozycję? Tak czy nie? W tej chwili nie odpowiadam, natomiast na pewno chciałbym pracować dla miasta Radomska. Wolałbym pracować dla miasta Radomska niż dla miasta Częstochowy, bo jestem mieszkańcem tego miasta i zależy mi na rozwoju tego miasta. Można też pracować tak zwanego drugiego fotela. Można pracować z drugiego fotela. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejną rozmowę zapraszam w poniedziałek, a gościem Państwa i moim w rozmowie dnia w poniedziałek będzie Dariusz Tokarski, burmistrz Pajęczna. Dzisiaj to wszystko.